W naszym rejonie znaleźć możemy dwa punkty na bogatym szlaku piwa i wina. Obie leżą w powiecie polkowickim, jedna w Przemkowie, a druga w Jakubowie. Ta ostatnia działa od 2002 roku, a historia jej powstania wcale nie jest taka oczywista. Mieszkaliśmy w bloku w Polkowicach, byliśmy mieszczuchami, gdzieś ojciec, ja wtedy miałem 8 lat czy 9, ale ojciec po prostu zaczął świadomie pić wino, czytać. I w internecie, i jakieś początki internetu wtedy jeszcze były. Książki wszystkie, które oczywiście znalazł, to przewertował. I zaczął jeździć po okolicy, szukać dobrego miejsca, co też jest jakby od samego początku naszą dużą zaletą, że ta winnica została posadzona w miejscu, w którym się po prostu do tego nadajesz. Uroku jakubowskiej winnicy dodaje fakt położenia pola na malowniczym wzgórzu, z którego można podziwiać uroki lokalnej natury. To szczególnie ważne dla turystów, którzy poruszając się po dolnośląskim szlaku piwa i wina, pragną poza smakowaniem napojów poznać walory danego regionu. I my jako jedna z winnic znajdujemy się na tym szlaku. Jesteśmy tak naprawdę najbardziej chyba wysuniętą na północ fragmentem tego szlaku. Tutaj w okolicy też winnica Alvarium znajduje się na tym szlaku, więc ten subregion Wzgórz Dalkowskich ma tutaj i na szlaku, i w stowarzyszeniu swoją reprezentację. W związku z tym, że na Dolnym Śląsku powstaje coraz więcej winnic i browarów rzemieślniczych i spora część tych przedsięwzięć oferuje, ma w swojej ofercie też ofertę turystyczną. A więc pomysł pojawił się taki, żeby połączyć to w jeden produkt turystyczny, no i tak powstał przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Dolnośląski Szlak Piwa i Wina. Jakubowska winnica jeszcze nie może przyjąć ogromnych rzesz turystów w jednym czasie, ale to pozwala też na indywidualne podejście do poszczególnych grup. Mamy kilka pokoików gościnnych, przyjeżdżają malutkie grupy, każdy tak naprawdę dostaje to, czego chce. Wcześniej to mama akurat się tym zajmuje. Wcześniej dogadują się, czy to ma być z degustacją lokalnych serów, czy z naszym pieczywem. Mamy własne ogrody warzywne, pieczemy własne pieczywo z takiego małego młyna, bierzemy mąki z okolicy. Sery od Mariusza Purgała z Malinowej Zagrody, tutaj z Przemkowa. No, także dużo dobrego jedzenia. Na całym dolnośląskim szlaku można odwiedzić łącznie 17 winnic oraz 16 browarów.